Dobry wieczór, test, test, test. Raz, dwa, trzy, jeśli mogę poprosić o potwierdzenie. Przede wszystkim, czy jest wszystko ok? Czy nie trzeba dać odrobinę głośniej lub odrobinę ciszej? Będę bardzo wdzięczny za info. Dzięki, Zenoni. Dziękuję bardzo. Dobry wieczór. Dzięki, Pawle. Witam ze mną. Dobry wieczór. Dzięki, Pawle. Oficjalnie startujemy 19:30, także to jeszcze 60 sekund tytułem wstępu. Poczekamy na wszystkich. I równo 19:30 sobie wystartujemy. Dobry wieczór, Patrycja. Dobry wieczór, Robert. Dzięki za info. Dobry wieczór, Felix. Dzięki. Okej, nie pozostaje nam nic innego, jak wystartować. Dobry wieczór, Piotr z tej strony się kłania. Witam serdecznie na pierwszym z cyklu 8 webinarów, których organizatorem jest Forex Club we współpracy z brokerem Tikmil, który jest partnerem wydarzenia, który będzie partnerem 8 wydarzeń, czyli będzie partnerem całego cyklu. Generalnie rzecz biorąc, 4 razy w poniedziałek, 4 razy w czwartek, jeśli chodzi o poniedziałki, 19 listopada, 26 listopada, 3 grudnia, 10 grudnia. I generalnie poniedziałki będą przeznaczone na próbę spojrzenia na to, co może się wydarzyć w nadchodzącym tygodniu. W związku z czym również dzisiejsze spotkanie będzie miało tego typu charakter. Natomiast jeśli chodzi o czwartkowe spotkania, 22 lipca, 22 listopada, 29 listopada, 6 grudnia i 14 grudnia będą 4 różne spotkania. Najbliższe dla fanów krypto, serdecznie zapraszam. Poruszymy sobie kwestie związane z Bitcoinem, generalnie rzecz biorąc kwestie związane z wykresem plus cała otoczka. I to spotkanie najbliższe w czwartek będzie poświęcone Bitcoinowi. Pod tytułem Czy końcówka roku może być podobna do końcówki z 2017 roku? A tu mamy akurat wykres Bitcoina i oczywiście dzisiejszy dzień w niczym nie przypomina tego, z czym mieliśmy do czynienia w końcówce zeszłego roku. 2 słowa na temat Bitcoina również w dniu dzisiejszym sobie powiemy. 29 listopada w czwartek o 19:30 poruszymy sobie kwestie związane z Brexitem, jak i również kwestie związane z wewnętrznymi problemami Unii Europejskiej, między innymi kwestia Włoch i oczywiście na bazie wykresów, zarówno jeśli chodzi o funta brytyjskiego, jak i euro w notowaniach z różnymi walutami. 6 i 14 grudnia poświęcimy czas na Fed, na Trumpa, na konflikt Trumpa z całą resztą świata, między innymi z Chinami, jaki wpływ może mieć to na emerging markets i 6 grudnia będzie to z perspektywy rynku walutowego, natomiast 14 grudnia będzie to z perspektywy indeksów ropy, złota i srebra. Myślę, że obydwa te 6 i 14 grudnia te spotkania z perspektywy rezerwy federalnej, gdzie decyzję będziemy mieli 19 grudnia, będą dość istotne. Witam serdecznie, Maniek, dobry wieczór.
Tyle w telegraficznym skrócie. Zaczynamy od ostrzeżenia o ryzyku. Drodzy Państwo, proszę pamiętać, inwestycje na rynkach finansowych, w szczególności w produkty lewarowane, obarczone są bardzo dużym ryzykiem, znaczy z możliwością nielimitowanej straty, w związku z czym nie powinniśmy ryzykować środków utraty, których nie będziemy w stanie udźwignąć. OK, ten najcięższy temat w postaci ostrzeżenia o ryzyku mamy za sobą. Spójrzmy sobie dosłownie mam nadzieję, że starczy nam 2 minuty. Spójrzmy sobie na kalendarz, jeśli chodzi o nadchodzący tydzień. Generalnie podczas najbliższej sesji azjatyckiej o 1:30 czasu polskiego, czyli dla tych, którzy ewentualnie z jakichś powodów będą sesję azjatycką obserwowali, kwestia minutówek, jeśli chodzi o ostatnie posiedzenie Australijskiego Banku Centralnego. I to będzie praktycznie rzecz biorąc główne wydarzenie podczas Azji. Jeśli chodzi o Europę w dniu jutrzejszym, to z perspektywy funta brytyjskiego kwestie związane z raportem dotyczącym inflacji o 11:00, całodniowe spotkanie, jeśli chodzi o Eurogrupę i no, całodniowe spotkanie związane Eurogrupy. Jeśli chodzi o sesję w Nowym Jorku, 2:30 startujemy z rynkiem nieruchomości ze Stanów Zjednoczonych. I tak naprawdę o 16:00 dzień zostanie podsumowany przez Weidmana i to tyle, jeśli chodzi o jutro. Środa, zamówienia na dobra trwałe ze Stanów Zjednoczonych, takim języczkiem uwagi. I w związku z tym krótkim tygodniem w Stanach Zjednoczonych, niektóre dane są publikowane odrobinę wcześniej, między innymi rewizja, jeśli chodzi o Uniwersytet Michigan. Czwartek, piątek to tak naprawdę z perspektywy Stanów Zjednoczonych Bank Holiday, w czwartek, piątek krótsza sesja. No i wyraźnie kalendarz wskazuje na to, że zbliżamy się do końca roku. I a propos końcówki roku, wydaje mi się i na bazie jakiegoś tego mojego skromnego doświadczenia, Wojciechu, ja nie chciałem umieszczać kalendarza, najważniejsze wydarzenia, dobry wieczór Beato, najważniejsze wydarzenia, myślę, że mniej więcej, ja korzystam, akurat to, o czym teraz rozmawialiśmy, to było z kalendarza na Forex Factory, także myślę, że tutaj ewentualnie, do czego zmierzam, krótki tydzień, bardzo podatny na kwestie związane z możliwą manipulacją, jeśli dołożymy do tego i to musimy sobie uzmysłowić, zanim przejdziemy do wykresu, zanim przejdziemy sobie do próby ogarnięcia tematów związanych z tym tygodniem, czyli co się może wydarzyć na poszczególnych instrumentach, na poszczególnych parach walutowych, być może na indeksie, być może na Bitcoinie, to musimy sobie zdawać sprawę z jednego, że po pierwsze, ten tydzień mamy generalnie rzecz biorąc bardzo, bardzo, bardzo krótki. W związku z tym, z wielu powodów, płynność w drugiej części tygodnia ma szansę być znacznie, znacznie niższa, co może prowadzić do próby zmanipulowania rynku. To jest pierwsza rzecz, o której chciałem powiedzieć. Niższa płynność, zwłaszcza z perspektywy tych, którzy rynkiem ruszyć mogą, a w wielu wypadkach tworzy sytuację, którą no po prostu, gdyby każdy z nas mógł ruszyć rynkiem, w taki sam sposób próbowałby to wykorzystać. W związku z czym pierwsza rzecz to jest manipulacja, ale też końcówka roku, zwłaszcza ostatnie dwa tygodnie listopada, pierwsze 10 do 14 dni grudnia, to są dni, w których jeszcze mamy szansę mieć do czynienia z tą taką w cudzysłowie normalną płynnością na rynku. Co mam na myśli o tym mówiąc? Przede wszystkim chodzi o to, że z perspektywy inwestorów, czyli z perspektywy tych, których horyzont czasowy jest dłuższy, tak? Biorąc pod uwagę zachowania na poszczególnych klasach aktywów, z którymi mieliśmy do czynienia w tym roku, może dojść do domykania pewnych pozycji. Będzie się to wiązało, może się to wiązać na niektórych instrumentach ze zwiększoną płynnością, ze zwiększoną zmiennością. Zmierzam do tego, że te takie niektóre idealne punkty, które czasami z perspektywy na przykład day tradingu próbujemy znaleźć, no nie do końca w tym okresie mają szansę być honorowane, respektowane, jakkolwiek chcielibyśmy to nazwać. W każdym bądź razie ostatnim fajerwerkiem prawdopodobnie, który może mieć wpływ na rynek, będzie 19 grudnia,
i kwestia decyzji rezerwy federalnej. Teraz a propos decyzji rezerwy federalnej, a propos ostatniego zachowania dolara, który zaczął tracić na wartości, praktycznie rzecz biorąc z końcówką sesji w czwartek, tam jakby dwa wystąpienia przedstawicieli Fedu, między innymi Powell w czwartek, spowodował, że oczekiwania rynkowe co do grudniowej podwyżki stóp procentowych, które de facto w pewnym momencie były powyżej 80%, czyli jakby rynek był przekonany, że z tą podwyżką stóp procentowych będziemy mieli do czynienia, o tyle czwartek i piątek przyniósł taki zimny prysznic i generalnie rzecz biorąc te oczekiwania rynkowe co do grudniowej podwyżki spadły w kierunku 70%, by w dniu dzisiejszym, jeśli dobrze kojarzę, wynieść w pewnym momencie około 68-67%, tak? No i jest to jeden z powodów, tak, dla których dolar ewentualnie stracił na wartości, bo wydawało się do pewnego momentu, że Fed był nieugięty, tak? Pomimo spadków na indeksach, pomimo tego sentymentu negatywnego, z którym w ostatnich dniach mieliśmy do czynienia, no większość członków Fedu stała na stanowisku, że okej, i tak będziemy podnosić. Natomiast już w czwartek Powell gdzieś lekko ten gołębi ton przemycił, tak, między wierszami. No i dolar zaczął tracić na wartości. Jeśli popatrzymy z perspektywy wykresu tygodniowego i zaczniemy sprawdzanie tych wykresów od eurodolara, czyli od najcięższego składnika, jeśli chodzi o indeks dolarowy, to z perspektywy wykresu tygodniowego, ja sobie tutaj tylko, jeśli popatrzymy na zachowanie w zeszłym tygodniu, to generalnie rzecz biorąc, z perspektywy handlujących na wzrost wartości na euro-dolarze, no trzeba powiedzieć, że wyglądało to, zwłaszcza końcówka tygodnia, czwartek, piątek, trzeba przyznać bykom co bycze, że wyglądało bardzo dobrze. W związku z czym zmierzam do tego, że z perspektywy wykresu tygodniowego to, czego świadkami byliśmy w zeszłym tygodniu, to nic innego jak poszukanie w cudzysłowie stop lossów. I teraz musimy sobie spróbować odpowiedzieć na pytanie. Najistotniejszą kwestią według mnie najprawdopodobniej, nigdy nie znam tego w 100%, ale najprawdopodobniej, tak jak jesteśmy wszyscy tutaj dzisiaj w pokoju, nikt z nas rynkiem euro-dolara niestety ruszyć nie może. Okay? W związku z czym musimy to zachowanie z zeszłego tygodnia rozpatrywać w dwóch kwestiach. Po pierwsze, czy generalnie rzecz biorąc wydarzenia z zeszłego tygodnia to jest realizacja zysków z długich pozycji na dolarze, wykorzystując ostatnie dni tego roku, to o czym powiedziałem, teraz do końca listopada i pierwsze dni grudnia, to jest ta kwestia, kiedy jeszcze ta płynność na rynku jest tą taką normalną płynnością, tak? Bo im dalej w las, im bliżej końcówki roku, tym ta płynność nam będzie zanikała, możliwość większych przelotów. W związku z czym pytanie o zachowanie z zeszłego tygodnia, to czy wykorzystano fakt lekko gołębiego nastawienia członków Fedu jako pretekst do tego, żeby tylko zrealizować zyski i w pewnym momencie dolar ewentualnie wróci, jakby odbuduje swoją siłę, czy tym zachowaniem z zeszłego tygodnia, i zaraz to rozszerzymy, zaraz o tym dokładnie powiem, czy próbujemy zmienić kierunek, okay? Oczywiście pewne odpowiedzi poznamy z czasem, natomiast ja spróbuję na tyle, na ile będę mógł pewne rzeczy przybliżyć na tyle, żeby każdy z nas, tak jak tutaj jesteśmy w tym pokoju, żeby mógł spróbować sobie odpowiedzieć na te dwa pytania, tak? Czy zmieniamy kierunek na dolarze? Czy to jest tylko kwestia wykorzystania wystąpienia przedstawicieli Fedu do tego, że był to dobry pretekst, żeby częściowo już zacząć realizować zyski z długich pozycji na dolarze z perspektywy posiadania czegoś
jeśli chodzi na przykład o fundusze, żeby pochwalić się swoim klientom, ok? No i teraz z tej perspektywy musimy sobie spojrzeć troszeczkę szerzej na ten wykres tygodniowy, ok? I przede wszystkim to, co generalnie rzecz biorąc powinniśmy wziąć pod uwagę według mnie, za chwilę pewne rzeczy będą też dobrze widoczne z perspektywy wykresu dziennego, zwłaszcza reakcja w zeszłym tygodniu, o której za chwilę powiem. Generalnie rzecz biorąc to, co musimy uwzględnić, to musimy uwzględnić tą konsolidację, z którą mieliśmy do czynienia około 2,5 roku czy nawet 3 lata, biorąc pod uwagę ceny otwarcia, ceny zamknięcia, z której doszło do wybicia górą, tak? I bardzo długi okres czasu nie mieliśmy tak naprawdę retestu tych poziomów związanych, biorąc pod uwagę bez górnych cieni, tak? Tylko i wyłącznie ceny otwarcia i ceny zamknięcia. W końcu przetestowaliśmy te poziomy dwukrotnie w ciągu ostatnich kilkunastu, tygodni. I teraz do czego zmierzam? Z perspektywy handlujących na wzrost wartości euro. Z perspektywy tylko i wyłącznie tutaj tego wykresu, który jest przed nami, wykresu tygodniowego. Okej. Jeśli ktoś miał okazję spotkać się z nami w zeszłym roku w ramach cyklu też chyba 8 spotkań, gdzie bardziej spoglądaliśmy z perspektywy price action, z perspektywy market makerów na rynek, to w nawiązaniu do tego spotkania, które są na pewno dostępne na stronie Forex Club w 98%, musiałby Paweł nam potwierdzić, w każdym bądź razie, z tej perspektywy handlujących na wzrost wartości euro, zachowanie w zeszłym tygodniu to było, jeśli mogę tak to nazwać, swojego rodzaju klasyką. I tutaj w tym wypadku, z perspektywy wykresu tygodniowego, byki zachowanie z zeszłego tygodnia zdobyły odrobinę przewagi. Tak? Tyle tylko, że musimy sobie spróbować wyobrazić, jak my na euro-dolarze zachowywaliśmy się z perspektywy całego 2018 roku. Tak? I start w 2018 roku mieliśmy, jeśli dobrze kojarzę, zaraz momencik, wstawimy sobie linię, żeby było dobrze widoczna. Start mieliśmy w okolicach 1,20, czyli mieliśmy start gdzieś w tych okolicach. Tak jest, to jest chyba początek. Ok, to jest początek 2018 roku i my mieliśmy kwestię wzrostu wartości wspólnej waluty względem dolara w kierunku 25,50, na maksie mieliśmy 25,55-27. Okay? I tutaj to jest istotne z perspektywy tych, którzy spoglądają na rynek dłuższego horyzontu czasowego. I niestety ja sam siebie określam jako takiego spekulanta w krótkim terminie, tak, czyli albo day trading, albo jakiś taki swing trading na niższych horyzontach czasowych. Natomiast biorąc pod uwagę to, z czym do tej pory przez te ponad 15 lat spotkałem się na rynku, to wiem, że jakby kwestie ostatnich dni każdego roku są bardzo ciężkie dla mnie z perspektywy day tradingu, z perspektywy swing tradingu na niższych horyzontach czasowych do handlowania. I teraz musimy sobie spróbować wyobrazić, spróbować zwizualizować, jak my wyglądamy na świeczce, która była budowana przez cały rok, czyli na świeczce, która zawiera w sobie zmienność z całego roku, tak? Czyli z tej perspektywy my mamy otwarcie roku w okolicach 1,20, okay? Mamy górny cień w kierunku 1,25-55 i później w tym miejscu tutaj, w okolicach maja, zaczynamy budować czerwony korpus, tak, spadkowy korpus. Okay? I na ten moment, to my mamy bardzo duży
czerwony korpus, trochę podaży od góry, górny cień i delikatny popyt wynikający z konsolidacji, z wybicia z konsolidacji z wykresu tygodniowego. W tym wypadku wygląd tej świeczki, no generalnie rzecz biorąc, na około 40 dni przed końcem roku teoretycznie nie zachęca. I teraz cała ta wizualizacja ma mieć na celu to, żebyśmy spróbowali podejść do tematu na zasadzie tych, którzy rynkiem ruszyć mogą, na czym im może zależeć. W związku z czym według mnie, biorąc pod uwagę, w którym momencie startowaliśmy, okay, zrobiliśmy 5,5 figury do góry, okay, zrobiliśmy no, w okolicach 8 figur do spodu, tak? Czyli tutaj jeśli 5 figur byśmy nadrobili do końca roku, byłaby szansa na zamknięcie albo czymś, co przypominałoby ewentualnie doji z niewielkim negatywnym korpusem, okay? Albo jeśli byśmy się dobrze rozpędzili, być może jesteśmy w stanie rok zakończyć długim dolnym cieniem, zamknięciem w okolicach poziomu otwarcia i odrobinę krótszym górnym cieniem. I tego typu rozwiązanie rzeczywiście z perspektywy tego, czego świadkami jesteśmy na chwilę obecną, można byłoby powiedzieć, że jest swojego rodzaju sukcesem handlującym na wzrost wartości euro z perspektywy średniego i długiego terminu. Tak to wygląda w długim i średnim terminie. Niedźwiedzie, czyli na euro-dolarze niedźwiedzie, czyli ci, którzy handlują na spadek wartości, w tej chwili niczego nie muszą. To jest kwestia utrzymania cen w okolicach 15-15,50. Okay? Natomiast ci, którzy handlują na wzrost wartości na euro-dolarze, no tutaj każdy pretekst, który na rynku się pojawi do tego, żeby pchnąć ceny wyżej, najprawdopodobniej zostanie wykorzystany, bo tu jest kwestia próby budowy dolnego cienia najdłuższego, jak się da. Okay? I w tym momencie temat średniego i długiego terminu na euro-dolarze na ten moment sobie zamkniemy. Przejdziemy do nieco krótszych horyzontów czasowych. I z tej perspektywy, nieco krótszych horyzontów czasowych, z perspektywy wykresu tygodniowego, jesteśmy po pierwsze, ok, udało się wybronić okolice 12,80-13, ale z drugiej strony, gdzie my jesteśmy, co my testujemy? Z drugiej strony testujemy te maksy i ja wiem, że co niektórym się narażę, jeśli chodzi o te dwie świeczki tutaj, ja wiem, że co niektórym się narażę, natomiast one po części są w stanie przypomnieć nam i doji. W związku z tym z tego doji wyszliśmy dołem, mamy raz, dwa, trzy, cztery, piąty okres i z perspektywy momentu na wykresie tygodniowym trwa walka o to, żeby utrzymać 14,50, 15,50 z perspektywy sprzedających euro-dolara, okay? Czyli do środy w wypadku, tak naprawdę do środy, jeśli uda się utrzymać te poziomy, to będzie wszystko teoretyzując, z perspektywy sprzedających w porządku i powinno teoretycznie dojść do przynajmniej retestu okolic 1.13. I teraz jeśli ktoś spotkał się z nami rok temu i oglądał webinar dotyczący swing tradingu, kwestii w ramach swing tradingu dokończenia biznesu, będzie wiedział, o czym mówię. Ci, którzy nie mieli okazji, to zachęcam do tego, żeby na stronie Forex Club znaleźć ten webinar. Generalnie rzecz biorąc, jeśli handlujący, bo cały czas o tym rozmawiamy, jeśli handlujący na wzrost wartości na euro-dolarze chcą myśleć o czymś więcej, teoretycznie rzecz biorąc, kwestie tych złamanych swingów, kwestie tych minimów sprzed dwóch tygodni, sprzed trzech tygodni, przy ewentualnym cofnięciu powinny być obronione, żebyśmy mogli mówić o wyższych poziomach, tak? Czyli to jest pierwszy scenariusz z perspektywy kupujących euro-dolara. Taki najbardziej konserwatywny scenariusz. W ramach tego, co jest testowane w chwili obecnej, żebyśmy się generalnie rzecz biorąc nie pogubili,
z perspektywy tego, co testujemy w chwili obecnej, za chwilę to będzie lepiej widoczne na dziennym. Okay. Jeśli tutaj w ciągu najbliższych dwóch dni, a być może dopiero w przyszłym tygodniu, nastąpiłoby cofnięcie, to byki powinny wybronić okolice w cenach zamknięcia, okolice związane z poziomem otwarcia z zeszłego tygodnia. Moglibyśmy mówić o próbie podejścia wyżej. Kolejnym celem byłyby okolice powyżej 1,16. Okay. Kolejnym z tygodniowego byłyby okolice 18-18,50 i te 18-18,50 to są poziomy, które dwukrotnie z perspektywy dwóch różnych spotkań Europejskiego Banku Centralnego były wybronione. I dopiero wyjście powyżej tych poziomów, okay, z perspektywy wykresu tygodniowego, mogłoby teoretycznie, ja tu wstawię potencjalną strefę popytową, która została wybita,